Cześć, siemanko, z tej strony Squido, witam w drugim odcinku serii Minecraft Buffet. Buffet w Minecraft. Dzisiaj wybieramy sobie Bodlandy na pierwszy rzut, ponieważ bardzo, bardzo wam zależało, aby to sprawdzić, co to jest, jak to jest. Dzisiaj wszystkie triki, wszystkie rzeczy, wszystko wam opowiem o tych Badlandach, ponieważ mam nawet scenariusz odcinka, więc zaczynamy nagrywanie, wczytywanie świata, tworzenie, 4K rozdzielczość, wszystko co najlepsze, a dzisiaj Badlandy będą wam pokazane. I oto mamy właściwie Badlandy, znane wcześniej pod nazwą Mesa przed Minecraftem 1.13. To jest taki niezwykle ciepły biom. Typowo właśnie podobny do pustyni. To jest najbardziej zdywersyfikowany biom w grze, ponieważ tutaj mamy jego 6 różnych wersji, a to jest dopiero ta pierwsza. Widzimy tutaj, że oprócz Badlandów udało nam się wygenerować obuszczoną kopalnię i to jest naprawdę fajne. Fajne w sumie skrzynki są w tych opuszczonych kopalniach teraz, bo wcześniej bywało różnie. Ale przejdźmy sobie typowo do biomu. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj takie bloki jak tarakota, mamy tutaj takie bloki jak czerwony piasek. Czy coś jeszcze? To jest pomarańczowa tarakota. To będzie jeszcze pomarańczowa. Gdzieś była jeszcze żółta tarakota i chciałem właśnie znaleźć, żeby wam pokazać, no ale to chyba nie tu, chyba być może nawet nie na tym biomie. Tu mogę wam pokazać, że jest o biała tarakota, jasno-szara tarakota i chyba jeszcze była gdzieś żółta, ale nie mogę teraz znaleźć tak na szybko. Brązowa. Więc jak widać mamy całkiem niezły wybór. Tu mamy oczywiście czerwoną tarakotę jeszcze również. Widać, że jest tych kolorów całkiem dużo. Biom prezentuje się tak, jak widać. Całkiem to nieźle wygląda. Tutaj mamy nawet kaniony w nim. Raz na jakiś czas zdarzają się, co prawda. To jest biom głównie taki wyżynny. I co w ogóle znaczy Badlandy? Z angielskiego to są dosłownie złe ziemie, ale definicję taką, ciekawostkę, przeczytam wam na sam koniec tego filmu, żeby was nie zanudzać, bo gdybym teraz zaczął czytać, to by mi pewnie połowę widzów odeszło, a chcę to też zrobić w ramach takiej ciekawostki, nie tylko pokazywanie biomów i omawianie ich. Okej, przejdźmy sobie na kolejny. Albo nie, jeszcze nie, jeszcze możemy to pooglądać, a ja wam opowiem o tych Badlandach, chyba że to już może na następnym świecie. Kolejno wybieram płaskowyż Badlandów. O płaskowyżu opowiem wam później. Na razie chciałbym się skupić nad opowiedzeniem o całych tych Badlandach, o ich biomie. Wśród ich wariacji albo jest czerwony piasek i wiele rodzajów tej terakoty. Na różnych warstwach i kolorach. Chwila, bo już to wygenerowało. Tak, tylko ja jestem gdzieś w ziemi. Hej, jak ja się mogłem zespawnować w ziemi? Reklamacja do Mojangów. Zobaczcie, płaskowyż. To już nie są takie wzgórza bardzo małe, tylko to widać, że to jest prawie że płaskie. A pamiętajmy, że te Badlandy to są w założeniach trochę na wzniesieniu, więc tutaj no, mamy to podobne do łąki, ale jednak nie. Będziemy omawiać kolejne biomy, to będziemy porównywać sobie. Natomiast teraz mogę powiedzieć, że no, jest to jakaś równina. Są tutaj jakieś jeziorka.
ale widać, że roślinności za bardzo nie ma. Są same te uschnięte. Raz na jakiś czas zdarzy się kaktus. Czasami podobno może się pojawić drzewo. Ale zapomniałem, znaczy jeszcze nie zdążyłem wam przeczytać, że... że są jakieś jeziorka właśnie, to już mówiłem. I tak, zasoby. Zasoby to jest właśnie ciekawe na tych Badlandach, ponieważ tutaj nie jest jak na każdym innym biomie, takim zwykłym, tylko te kopalnie opuszczone generują się dość wysoko, co mogliśmy zobaczyć na wcześniejszym świecie. Jak to fajnie było widać, że tam na wzgórzu się wygenerowała opuszczona kopalnia. Właśnie, że była wyeksponowana na niebo. I jeszcze mi pisze, że zrobiona z ciemnego drewna. Akurat na to nie patrzyłem. Ale płotki są, płotki powinny być raczej te dębowe. Także tyle. Złoto, to jest ważne, na tych podlandach złoto generuje się pomiędzy levelami 79 a 32, czyli tak podobnie do węgla, bym powiedział. Ale też czasami wyżej. No i to czyni te Badlandy bardzo dobrym miejscem do poszukiwań złota, jak widać. Ja tu jeszcze drzewa nie znalazłem, dotrzemy do tego. Być może ja przewinę świat, bo mam jeszcze dużo do opowiedzenia, a teraz opowiem wam o tym płaskowyżu. Płaskowyż. Tutaj są właśnie większe tej powierzchnie tej terakoty, co możemy tak zobaczyć. W różnych kolorach, no to jak zwykle. Wzgórza sięgają 20-30 bloków ponad poziom morza, więc tutaj jest to bardzo ograniczone, bo zobaczcie, poziom morza, no to tak jak poziom wody tu jest. No i nie więcej niż 30 bloków od tego poziomu, czyli gdzieś tutaj mamy 87 do 107. Nie, źle liczę. Do 117, chyba że to nie jest poziom morza, a to jest wzgórze. Bo poziom morza, właśnie, to jest wzgórze, bo słuchajcie, poziom morza to chyba był, mi się wydaje, trochę wyżej. Trochę właśnie niżej niż to 70. No teraz nie znajdziemy tutaj morza z oczywistego względu. To jest tylko ten płaskowyż tu wygenerowany. Ale wydaje mi się, że one powinny być dużo, dużo mniejsze niż te 117. Niemniej jednak, tak tu jest to pokazane, opowiedziane. One są spłaszczone z góry. Te wzgórza bardziej jak takie płaskie i typowo pokryte umarłymi krzewami. Więc tak to wygląda. Boki płaskowyżu mogą okazjonalnie zawierać opuszczone kopalnie. Także ciekawie na temat tego typu. O, zobaczcie, tu jest jakaś dziura. O, nieźle. No i mamy opuszczoną kopalnię, tak ktoś mówił, tak jest. Także wszystko tutaj jest świetnie, jeżeli chodzi o te Badlandy. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie to zostało opisane. Jak mówiłem wcześniej, to się nazywało biomem mesy i przechodzimy do następnego.
Następny na liście jest zmodyfikowany płaskowyż Badlandów. O nim też opowiem na pewno, ale zanim o nim opowiem, jeszcze chwilkę o samych Badlandach, ponieważ mi trochę zostało. Badlandy są bardzo bogate w zasoby i materiały budowlane. Dobra, to tutaj już mamy, możemy pooglądać. Jak widzicie, jest żółty. Żółta tarakota. Widzicie? Jest, mówiłem dobrze. No i dobra, polecę sobie tak prosto poglądać i w międzyczasie będę czytać. No mam z angielskiego wszystko napisane. Ja to tłumaczę w czasie rzeczywistym, więc sorry za takie y, za takie y, o, nie wiadomo co. Jak się tak zastanawiam, to się zastanawiam, jak to jest po polsku dobrze powiedzieć, sprawnie. Przetrwanie na Badlandach może być trudne. Nie ma pasywnych mobów spawnujących się na tym biomie, czyli żadnych świń, krów, no ogólnie zwierząt nie ma. Potwory raczej są, więc, bo potwory nie są pasywnymi mobami. To taki dodatek ode mnie. Drzewa są rzadkie. Pojawiają się tylko w kilku wariantach na tym biomie. Podobnie jak na pustyni, te jeziora generują się nieregularnie. Tak tu mam napisane. Limitowana woda, czy tam ograniczony dostęp do wody, sprawia, że to tworzenie farm, uprawianie ziemi jest trudne po prostu. Sprawia problemy. Jak na suchy biom, tutaj nigdy nie pada. Nigdy nie pada na Badlandach, nie ma deszczu. To też taka fajna ciekawostka, którą warto wiedzieć. Zgubiłem się w tym tekście, przepraszam. Ja mam tak dużo tego napisane, że film będzie trwać pełnie pół godziny, ale no co tam. A skoro nigdy nie pada, to nigdy nie ma burz i te uderzenia piorunów są niemożliwe. A chociaż może uderzać w rzekę, kiedy jest burza, no bo rzeka to w środku Badlandów jednak jest innym biomem niż te Badlandy, trzeba to wziąć pod uwagę. No i właśnie z tego powodu, że jest burza, to chociaż nie pada, to mogą spełnować się potwory pomimo dnia, bo jest burza. Chociaż nie ma deszczu. Więc też taka ciekawostka na sam koniec już czytania o Badlandach, to co miałem przeczytać. I uwaga, teraz zmodyfikowany płaskowyż Badlandów. To są mniejsze płaskowyże. Coś jak taki postrzępiony teren. No, może to tak wyglądać. Akurat nie jestem ekspertem w angielskim, więc jak czasem coś powiem inaczej niż powinno być, to przepraszam. Ale przygotowałem się i całkiem dobrze mi idzie, jak na razie. To akurat drugie zdanie, to nie wiem co tu znaczy. Że są te mniejsze płaskowyże i wyższe. Że mamy takie, widzicie, zmodyfikowane. Że to nie jest taki jednorodny ani ten pierwszy, ani ten drugi, które oglądaliśmy, tylko to jest jakby połączenie tych wszystkich, tych, które oglądaliśmy dotychczas. Bardzo to ciekawie wygląda, bo mamy jedno i drugie. I wzgórza, i płaskowyże.
Także to wygląda super. No i tyle wam mogę powiedzieć. Przechodzimy do następnego, bo nie chcę, żeby film miał pół godziny. Pora na zalesiony płaskowyż Badlandów. Myślę, że będzie nam się grało na nim dobrze. Trochę go sobie pooglądamy, natomiast tutaj już nie będę czytać. Mam nadzieję za dużo o tych Badlandach. Nie, tutaj już nie będę czytać. Tutaj przeczytam tylko, o co chodzi w tym zalesionym płaskowyżu Badlandów. Może o to, że pojawiają się w nim jakieś drzewa. Okej, okay, jak zwykle wygenerowałem się pod ziemią, no już nie pierwszy raz. I uwaga! Mega to ciekawie wygląda, bo mamy z jednej strony taki zwykły płaskowyż Badlandów, a z drugiej strony mamy taki prawie że las. Także mamy połączenie i tego, i tego. Świetnie to wygląda, naprawdę robi to wrażenie. Bo mamy niby taki płaskowyż, a mamy trochę jednak ziemi, trochę już by się dało tutaj przeżyć. Zobaczmy, co o nim piszą. Generuje się podobnie jak płaskowyż Badlandów, ale górna warstwa terenu jest zamieniona na trawę porośniętą tym dirtem, albo na odwrót, sorki. Na pewno na odwrót, na dirt porośnięty trawą. Nie wiem dlaczego tak to przeczytałem. Z dębowymi drzewami, no jak widzicie, wszystkie drzewa tutaj są dębowe, to trzeba przyznać. I co tu jeszcze jest ważne? Że mają taki specyficzny kolor, że i trawa, i te liście drzew mają taki specyficzny kolor, który widzicie. Nie wiem, czy to jest tylko dla tego biomu dostępny ten kolor, no ale wygląda on tak. Możecie sobie sami ocenić i porównać, czy do czegoś to nie pasuje ten kolor. Tak, bardzo tak specyficznie, dość dziwnie, ale no, ja mówię jak jest. No i to jest i to wygląda, jakby te drzewa były umarłe. O to w tym chodzi, nie? Że te drzewa są takie już wyschnięte, pozbawione życia, bo tutaj naprawdę jest tak sucho, nie ma wody, jest taka pustynia jakby, bo to jest coś, Badlandy to jest coś takiego jak pustynia, tylko że to nie jest z piasku. No i tutaj widzicie, że te drzewa no nie tętnią życiem, ta trawa też nie jest całkiem porośnięta. No i to chyba tyle. Zobaczymy następny świat. Przychodzi czas na zmodyfikowany, zalesiony, płaskowyż Badlandów. Będzie to na pewno ciekawe doświadczenie. Zobaczymy, co się uda z tym zrobić, co jest możliwe. Ja opowiem tylko na początek historię o Badlandach, co to jest. Już zbliżamy się do końca odcinka, więc kto jest zainteresowany, ten posłucha. Widzicie, że tutaj podobnie do tego wcześniej zmodyfikowanego płaskowyżu Badlandów mamy wzgórza i płaskowyże, a w dodatku powinny być gdzieś też lasy. Także tutaj wielkiej filozofii nie ma, no ale jest nowy biom dzięki temu i jest większe zróżnicowanie. Jak mówiłem, Badlandy są najbardziej zróżnicowanym biomem. Chociaż moim zdaniem nie, ale dlaczego z tym się zdaniem nie zgadzam, to opowiem w następnym albo jeszcze następnym filmie. Zobaczymy. Tak, zdecydowanie w następnym filmie. Tak mi to wygląda. Następny film, zgadnijcie, o czym będzie. Jakich biomów jest zdecydowanie najwięcej. Więcej niż 6, ale to zostawiam wam na następny odcinek. A tymczasem bierzemy się, dobra, już nie zdążę powiedzieć historii, bo zbyt długo by to trwało. Historię powiem w ostatnim, na ostatnim biomie. Chociaż nie, najpierw opowiem o tym zmodyfikowanym
który jest tam znany jako Messa. No wygląda podobnie, no to ja już mówiłem wszystko. Ma mniej tych dębowych drzew, no to trzeba przyznać, że mniej. Zdecydowanie. Ej, bo zobaczcie, lawa tu nawet jest. A jak jest lawa, to mamy już zwykły kamień. Myślę, że to się tak pojawiło randomowo. Strasznie, wow. Ciekawe, ciekawe. I co tu jeszcze powiedzieć? Że nie może się obok tego wygenerować pustynia. Także tu jest kolejna ciekawostka, którą warto właśnie znać, że obok takiego biomu, na którym właśnie teraz jesteśmy, nie może się wygenerować pustynia, no bo wtedy byśmy mieli dwie pustynie z czerwonym piaskiem i z jasnym piaskiem i by się wszystkie mieszały, dlatego no tak nie może być. To jest już moje takie wymyślone, ale myślę, że coś w tym jest. Dobra, no i przeczytam wam Botlandy. Co to w ogóle takiego jest? Jak już mówiłem, to są złe ziemie. Badlands, no można się domyślić z angielskiego. I to są obszary wyżynne, głównie w strefie klimatu suchego i półsuchego. O ubogiej roślinności charakteryzuje je silne rozczłonkowanie, zwłaszcza w części krawędziowej. Zobaczyłem na chwilę na monitor, bo tu drzewa mi się zbliżały i teraz się zgubiłem w tekście. Rozczłonkowane przez sieć głębokich wąwozów powstających w wyniku procesu spłukiwania w czasie okresowych ulewnych deszczów. Działalność erozyjna wód opadowych w obrębie słabo scementowanego podłoża prowadzi również do powstawania różnych izolowanych form terenu. Ostańców, iglic, gór, świadków i innych. Niegościnność tych ziem, niekorzystne kształtowanie powierzchni, słaba dostępność komunikacyjna i inne decydują o ograniczonych możliwościach ich zagospodarowania. To tak z Wikipedii definicja, gdyby ktoś był ciekawy, co to są te Badlandy, to skuj do bawi i uczy. Następnie, lecimy, bo widzę, że już pół godziny będzie miał ten odcinek, no ale co zrobić. Kreatywny, nie dostosujemy, tylko bierzemy z bufetu i z bufetu bierzemy sobie tutaj zerodowane, gdzie tu są zerodowane Badlandy, proszę bardzo, kreatywny stwórz. I o tym przeczytam później, najpierw przykładem Badlandów, taki z Wikipedii też, ciekawostka. Przykładem Badlandów jest południowo-zachodnia część stanu Dakota Południowa, gdzie znaczną część takich obszarów objęto ochroną w granicach Parku Narodowego Badlands, a także w stanie Dakota Północna, Park Narodowy Theodora Roosevelta. Także no widzicie, że to jest bardzo, bardzo fajne. No a teraz zobaczcie te zerodowane Badlandy, jak mówiłem wcześniej i czytałem definicję, no to tu erozja występuje w wyniku tego spłukiwania tych warstw. No a co pisze Minecraftowa encyklopedia, to zaraz wam przeczytam. To są unikalne formacje z terakoty. Wąskie, wysokie, czy jak tam zwał, coś takiego. Jak to się mówi, że są takie z boku, mają takie spirale, o widzicie, o to mi chodzi, że są takie przekładane spiralami. Fajnie to widać tutaj na tym przykładzie i na wszystkich tu przykładach tych gór. Robi to naprawdę świetny efekt wyglądu. I w rzeczywistości to też równie podobnie wygląda. To nie jest tylko tak, że twórcy Minecrafta sobie tak to zrobili. Um.
No i to wyrasta, wszystkie te formacje wyrastają z piasku, z tego czerwonego piasku, jak widać. Wszystkie te skały, tutaj ten czerwony piasek, bo jak rozumiecie, ten czerwony piasek, on tu spływa z tych gór i osiada się na dole, także wszystko jest logicznie ogarnięte, bo są zerodowane. No i ten biom miał za zadanie tam jak najbardziej się upodobnić do bardzo znanego, popularnego kanionu Bryce'a, czy jak się to tam pisze, Bryce Canyon w Utah. Utah to jest taki stan w Stanach Zjednoczonych, tam jeden z tych stanów. No i tam mają ten kanion. Który właśnie jest z takich spiral fajnych i tak to wygląda w rzeczywistości też. No i chcieli to właśnie odtworzyć w Minecrafcie. No i to tyle. To tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Podałem tutaj tonę ciekawostek. Ja mam dwie kartki A4 wydrukowane tego. I tak nie wszystko przeczytałem, ale no zdecydowaną większość, wszystkie te najważniejsze rzeczy, które były, to przeczytałem. I nawet więcej niż nawet chciałem. Bo chciałem zrobić tak, że tylko wam opowiem po jednym zdaniu z każdego, a przeczytałem wszystko, co tam miałem przygotowane na temat biomów. Wszystko, ale nie wszystko. Wszystko, co tam mi wpadło w oko, może tak to ujmę. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Subskrybujcie, komentujcie, klikajcie magiczny dzwoneczek. Pozdrawiam was, na razie, pa i cześć!